Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem AaronBlueTV, a Wy oglądacie odcinek taki w sumie, który miał być już dawno temu, czyli Q&A z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego mam taką chustę. Wiecie, pomyślałem, że będzie ciekawiej. To jest chusta, jako piemion na Comic-Conie, to jest z Aidena Pierce'a, z Watch Dogs'a jedynki. I w sumie myślę, że tak będzie lepiej. Jak będę miał coś takiego, wiecie, nie zawsze, że jestem taki osłonięty, coś nowego. Generalnie zbliżają, znaczy w sumie już są wakacje i dlatego chciałem wam powiedzieć, że będzie przerwa wakacyjna, tak jak zawsze. Ta przerwa wakacyjna będzie już teraz w niedzielę wyjeżdżam na 2 tygodnie na obóz Gildia Gier. Wiecie, takiej będę RPG, LARPy, jakieś gry karciane i tak dalej. Więc nie będzie mnie 2 tygodnie. Potem jestem w domu i potem z powrotem znowu jadę na obóz, więc mnie znowu nie będzie, ale to będę was informował na bieżąco. Przed chwilą wrzuciłem odcinek z LEGO Worlds. Prośba do was, żebyście pisali, co byście chcieli w tej serii, bo jakby ja już troszkę nie wiem, co robić. Też nie ogarniam tego systemu budowania, więc jeżeli ktoś by mi to wytłumaczył i jeżeli macie jakieś pomysły na tą serię, żeby było ciekawiej, to piszcie mi w komentarzach. Dzisiaj o 19 będzie live z LEGO City Tajny Agent, w którym będę robił misje główne na 100%. Myślę, że on potrwa z 1,5 godziny, także zapraszam bardzo serdecznie. A teraz już przechodzimy do Q&A. Paweł HP, elo, to, wolisz, kupujesz gry pudełkowe czy cyfrowe? Powiem ci szczerze, że ja wolę osobiście gry pudełkowe, bo są tańsze, szybciej się instalują i generalnie wiecie, po prostu pudełkowe gry są ogólnie tak dostępne, bez żadnego problemu, można je tanio kupić, więc wolę pudełkowe, ale jeżeli generalnie gry są cyfrowe z PlayStation Store, jeżeli są duże promocje, czyli na przykład gry są po 39 zł, to od razu biorę taką grę, bo generalnie gry są cyfrowo bardzo drogie, ale jeżeli są takie promocje, to można za grosze kupić bardzo fajne tytuły. Ja tak kupiłem Batman Arkham Knight, Borderlands, The Handsome Collection, Doom, więc jeżeli są takie promocje, to kupuję, ale to się potem ściąga mi bardzo długo. Multi czy single player? Powiem ci szczerze, że ja generalnie w sumie lubię tak samo i single i multi. To zależy, wiesz co, od potrzeb i też od tego, jakby jak masz akurat, jak masz ochotę grać. Generalnie esencją grania jest multiplayer i fajnie się gra z innymi graczami, zwłaszcza z przyjaciółmi w jakieś tytuły jak, nie wiem, Watch Dogs 2 albo w Destiny albo nie wiem, Battlefront, Overwatch, wiecie, multi. Więc ja lubię gry multiplayer, ale generalnie lubię też single player. To zależy od mojego, jakby od dnia. Jak mam ochotę na single player, to sobie wtedy biorę, nie wiem, Horizon czy jakąś inną grę i po prostu sobie gram na jedną osobę. Jeszcze wracając do Horizon, wiecie, nie będzie już kolejnych filmów z Horizon. Jakoś ta seria nie cieszyła się taką popularnością. Ja generalnie na kanale nagrywam LEGO i też inne takie rzeczy, ale Horizon, wiecie, to jest za długa gra, to jest wielki RPG i ja nie miałbym nawet czasu tego całego nagrać. Więc przepraszam wszystkich, którzy to oglądali. No tak, tak bywa. Is it time for the Jedi to end? Co według ciebie miał na myśli Luke? Wiesz, ja uważam, że Luke Skywalker nie powiedział tego wbrew tych wszystkim teoriom, że po prostu on przejdzie na ciemną stronę mocy. Po prostu ja myślę, że to is it time for the Jedi to end to oznacza, że po prostu to jest czas, żeby skończyć po prostu, żeby już jakby zamknąć temat, żeby ostatecznie pokonać to najwyższy porządek. Kasper Skrobek, kiedy LEGO Dimension? Już mówiłem wam wcześniej, że nie mam za dużo kasy. To jest trochę, i tych figurek jest teraz tak dużo, że nie jestem w stanie tego wszystkiego nagrać jakby. No przepraszam was, myślę, że jeszcze kiedyś to wróci, jakieś parę level packów, ale nie nagram wszystkiego na 100%. Czy w Disney Infinity 3.0 działają światy z pierwszej i drugiej części? Znaczy wiesz co, działają figurki, one mają generalnie drzewka zdolności. Światy jako światy to nie działają. W sensie, jeżeli włożysz ten świat po prostu,
to masz z niego wszystkie te zabawki, przedmioty i tak dalej, że możesz tworzyć, masz chyba jakiś szablon, ale takiego świata fabularnego to nie masz. Lego Marvel Super Heroes 2 jest na Xbox 360, Darth Vader. To chyba nie było pytanie, ale wiesz co, raczej nie będzie. Teraz te wszystkie gry to już wychodzą na PS4, Xbox One, PC-ty, chociaż, wiesz co, sprawdzę. Sprawdzę, wiesz? W sumie, w ogóle wiem, nie widzicie, to ja mam tutaj tablet. Zaraz sprawdzę, czy te gry są też na Xboxa 360, ale sądzę, że już te nowe gry nie wychodzą. A nie, są. Wiesz co, raczej będzie. Te gry LEGO akurat nie mają takiej graficznej jakiejś potrzeby. Myślę, że będzie na Xboxa. Cartoon Network Funny. Trzy pytania. Właśnie pozdrawiam cię, masz super kanał, też cię oglądam. Bardzo fajne są ciekawostki. Ostatnio oglądałem u ciebie Chowdera i generalnie bardzo mi się podobało. W sensie, ja się wychowałem na tym, więc mi się bardzo to podoba. Od kiedy zbierasz klocki LEGO? Jaka seria jest twoją ulubioną? Wiesz co, ja klocki LEGO zbieram od dzieciństwa. Chyba moją ulubioną serią jest Star Wars, ale bardzo też lubię Ninjago. W jakim stopniu lubisz LEGO Ninjago? Ja ci powiem szczerze, że bardzo lubię. Oglądałem serial, kupuję na DVD i skończyłem teraz oglądać na duchach. Będę teraz oglądał Podniebnych. Bardzo mi się podoba seria, dla mnie jest naprawdę mega. Cała ta seria jest świetna, w ogóle pamiętam, ta seria wyszła, kiedy byłem bodajże w trzeciej albo czwartej klasie podstawówki. Ja wtedy wszystkich prosiłem, moich kolegów, którzy szli na moją rodzinę, że chciałbym te spinnery z LEGO Ninjago. Dostałem wtedy Cola, Kaja, Graziego, więc to było bardzo fajne, naprawdę lubię LEGO Ninjago i no, ten klimat taki, wiecie, te budynki, ci ninja, naprawdę to jest jedna z najlepszych serii LEGO w ogóle ze wszystkich. Byłeś na Strażnikach Galaktyki, LEGO Batman mówi, jakie filmy oczekujesz jeszcze w tym roku? Byłem na Strażnikach Galaktyki Vol 2, polecam wszystkim. Byłem też na LEGO Batmanu Movie, też mi się bardzo podobało, nie będę jakoś nic mówił, bo to nie o tym jest film, ale bardzo, bardzo mi się to podobało, polecam. Jeśli chodzi o filmy, które jeszcze oczekuję, byłem na Wonder Woman, czekam na nowego Spidermana, na nowego Ant-Mana. W sumie nie wiem, na co czekam, ale no oczywiście na nowe Gwiezdne Wojny. To miłe też napisać, lubiłem twój kanał, przydało się być więcej filmów, ale wiem, że nie masz zbytnio czasu. Teraz będę miał dużo więcej czasu, bo są wakacje. Dzięki za wszystkie miłe słowa. Gratulacje ode mnie, Bem Jader, dzięki bardzo. Ile masz lat? 17? Pyta się Hatis. Twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? No wiesz, szczerze ci powiem, że ciężko by było, żeby nie wiedzieli, jak mam kanał od 2012 roku. Rodzice mnie wspierają, generalnie też tata mnie wspiera, pomaga mi, kupuje mi czasami jakieś gry, sprzęty, się dokłada, więc pozdrawiam cię, tato, i dzięki za całe wsparcie. Czy masz rodzeństwo? Nie mam. Mam pieska. I PS, zrobisz live'a z LEGO City Tajny Agent, właśnie dzisiaj zrobię o 19:00, przypominam wszystkim, wpijajcie. Bardzo ważna jest wasza obecność na tym live'ie, bo ja generalnie nie mam żadnego wykrywacza tych odznak, więc liczę na was, że pomożecie mi zdobyć te wszystkie znajdźki, będziecie mi mówić, gdzie to jest, no to właśnie na tym mi bardzo zależy. Drax, mam pytanie do Q&A. Jakich superbohaterów DC i Marvela lubisz najbardziej? To jest fajne pytanie. Jeżeli od razu, tak jakby poruszając temat Marvela i DC, lubię obie serie tak samo, nie ma tak, że wolę Marvela albo DC. Obie wydawnictwa są świetne. Jacy są moi ulubieni superbohaterowie? Bardzo lubię Ironmana z Marvela. Generalnie moim ulubionym bohaterem jest Deadpool. Mam najwięcej jego komiksów, czytam z Marvel Now'a. Wiecie, tą serię Martwi Prezydenci, Łowca Dusz, teraz przeczytałem Deadpool się żeni.
jeszcze klasyki, bardzo fajny jest Deadpool, lubię też Ironmana, no i jeszcze jako takiego trzeciego bohatera w sumie to Spider-Man. A z DC uwielbiam Batmana, Zieloną Strzałę, czyli Green Arrow, i Flasha. Jaki jest twój ulubiony film? Oj, wiesz co ci powiem, że to jest ciężkie pytanie, ale chyba moim ulubionym filmem jest generalnie seria Indiana Jones. Naprawdę, to jest tak kultowy film, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Nie wiem nawet ile razy oglądałem pierwszą część, z 10 razy. Jakiego Jedi lubisz najbardziej, albo Sitha? Wiesz co? Moim ulubionym Jedi ukośnik Sithem jest Revan ze Starej Republiki. On był Jedi, który stał się Sithem, ale potem znowu wrócił na jasną stronę. On szerzył taki pogląd, że nie ma ciemnej ani jasnej strony, jest po prostu moc. I jakby ja się z tym zgadzam, bo to jest tak, że wiesz, możesz się uczyć zarówno ciemnej, jak i jasnej strony, ale to wszystko zależy od tego, jaki używasz, jakim jesteś człowiekiem, i od tego zależy, jakby to nie moc cię definiuje, czy jesteś dobry, czy zły, tylko to, jakiej używasz. O, Sniper 1MO, moja reakcja, Lego Marvel Super Heroes 2, no i to jest majonez. No spoko, spoko, ja też się bardzo cieszę, będę nagrywał na 100%. Pytanie, czy zobaczysz grę Tanki Online? Wiesz co, nie kojarzę tej serii, jeśli chodzi o World of Tanks, to znam, ale nie gram. Czy dałbyś radę zbudować z Lego przykładnie z bandkową kątową? Chyba nie. Ile błędów ortograficznych popełniłem, wiesz co? No napisałeś jakiś no mozili, musisz przez eś, takie z kreską się pisze SI. Dałbyś razem. Wiesz co, nie będę liczyć. Wiecie, dużo osób z was popełnia błędy ortograficzne, ale jakby macie czas, żeby się nauczyć tego i jakby ja was nie krytykuję za to. Gratuluję, Drax. Dzięki, siema Aran, mimo CCC, siema, pozdrawiam cię. Dawid The Blue Ninja. Pytanie pierwsze, czy kupujesz nowe zestawy do LEGO Dimensions? Powiem ci tak, nie kupuję, bo nie stać mnie i poza tym jest tego tak dużo, że nie jestem w stanie, ale chyba sobie kupię Teen Titans, Młodych Tytanów, bo po prostu kocham ten serial. Oglądałem jeszcze na początku tą pierwszą serię na Cartoon Network i bardzo mi się podobała. Czy wpadniesz na kanał i napiszesz kom? Wpadnę na twój kanał. Jaka muza w tle? Wiesz co, to jest Kevin MacLeod, Wallpaper. Agnieszka Nitkiewicz, czy nagrasz Birthdays The Beginning? Wiesz co, nie kojarzę tej gry i raczej nie nagram. Erek Piesek, będziesz nagrywał live'a z widzami? Planuję, wiecie, teraz jak są wakacje, jest więcej czasu, myślę, że chyba raczej nagram tego live'a z widzami. Zobaczę, może zrobię serię LEGO Worlds z widzami. Będę brał po jednym widzu, bo wiecie, trochę nie wiem, co ja tam mam robić, a jednak z widzem byłoby łatwiej. Tylko nie bójcie się, jeżeli ja was dodaję na PlayStation, bądźcie śmiali. Jakby nie musicie się mnie bać, możecie ze mną na luzie pogadać. Tak jak na przykład grałem z Aleksem Spornym, moim widzem. Pozdrawiam cię, Alex. Też grałem z Olą, czyli Sanit. Też cię pozdrawiam, Ola. Bardzo, znaczy generalnie wiecie, niektórzy może czasami piszecie, że nie mam czasu z wami grać, ale wyobraźcie sobie, że ja mam 10 tysięcy subskrypcji, jeżeli wysyłacie mi po prostu te zaproszenia. Nie jestem w stanie grać ze wszystkimi, bo jakby muszę to dzielić, jak granie z wami, nagrywanie na kanał. I jeszcze mam swoich znajomych, więc wiecie, to nie jest tak dużo czasu. Co tam u Kodiego? U Kodiego wszystko dobrze, jest jak jest. Żyje, ma się dobrze. Czy grasz w gry na fonku? Wiesz co, na telefonie raczej rzadko grywam, bardziej na konsoli. Na telefonie raczej nie. Czy grasz w Minecrafta? Wiesz co? Kiedyś grałem na komputerze, ale ta faza mi minęła. Ladomir V2. Dlaczego Aaron Blue TV? Dlatego, że Aaron to moje imię, a Blue to jest moja ulubiona postać z Domu dla Zmyślonych Przyjaciół pani Foster. I dlatego właśnie Blue TV. Czy pójdziesz na film LEGO Ninjago The Movie? Oczywiście, że pójdę. Który zestaw z LEGO Ninjago The Movie kupisz? Wiesz co, nie wiem. Widziałem już te zestawy, ale naprawdę nie jestem ci teraz w stanie powiedzieć,
jakie zestawy kupię. Chyba nawet nagram osobny materiał o zestawach z LEGO Ninjago Movie, bo nawet się pojawiły zdjęcia figurek, minifigurek z saszetek. Też może dzisiaj nawet uda mi się to nagrać i zmontować, mam dużo czasu. Jaki jest twój największy zestaw z LEGO? Raczej Sokół Millennium. Raczej Sokół Millennium, mam też zamek ze Scooby-Doo, ale raczej Sokół Millennium. Pokażesz niedługo, gdzie nagrywasz mati.pl. Powiem wam szczerze tak, ja nie mam żadnego stanowiska. Wiecie, może zdejmę tą maskę w sumie. Była taka aura tajemniczości, ale teraz w sumie mogę ją zdjąć. Bo trochę gorąco. Więc ja generalnie, wiesz, nie mam co pokazywać. Jeżeli chodzi ci, czy mam studio takie jak Rock, to niestety nie, nie mam takiego studia, nie nagrywam na komputerze. To są domowe warunki, nagrywam w pokoju, mam monitor nad łóżkiem, PlayStation na parapecie, nagrywarkę na parapecie. Po prostu kładę się, zakładam słuchawki i nagrywam, więc nie ma co pokazywać. Czemu na live powiedziałeś, że nie nagrywasz gry od 18 lat, a nagrałeś Battlefield 1? Wiesz co, Battlefield 1, no niby ma PG-18, ale wiesz co, dla mnie to nie jest jakieś bardzo, no to jest taki multiplayer, nie? Znaczy generalnie nie nagrywam gier od 18, wiecie. Ale tak jakoś wyszło, tak, z tym Battlefieldem. Mieczysław Scheller, Aaron Lego Marvel Super Heroes 2 będzie na PS3. To fajnie, cieszę się w takim razie. Ja już nie mam PS3, ale wszyscy, którzy mają, to pewnie są zadowoleni. Bardzo cię proszę, mam urodziny w ten poniedziałek. Jesteś chory, tak? Pozdrawiam cię, Mieczysław Scheller. Życzę ci powrotu do zdrowia, chociaż to było 3 tygodnie temu, więc raczej już jesteś zdrowy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I pozdrawiam cię. Tak. Alek Bro, Aaron. Jak to masz? A, już wiem, o co ci chodzi. Tak, kupuję PlayStation Plus na 12 miesięcy, na cały rok, bo to się najbardziej opłaca. Pierwsze, czy pozdrowisz? Tak, pozdrawiam cię, Alek Bro. Dużo masz kolekcję, wiem. Przez lata trochę się uzbierało. Czy byłeś na Lego Batman Movie? Byłem i bardziej mi się podobało. Nagraj Watch Dogs, bo widziałem, że masz. Wiesz co, Watch Dogsów nie planuję nagrywać. Jedynka tak średnio mi się podobała. Generalnie dwójkę zrobiłem już całą, ale nie będę jej nagrywać. Super, że nie żebrasz o supy i łapki. Wiesz co, no dla mnie żebranie o supy i łapki nie jest fajne. Jeżeli nagrywasz dobre filmy i starasz się, to myślę, że sam zdobędziesz widzów. Jaki jest twój ulubiony film Indiana Jones? Już mówiłem wcześniej. Czy będziesz nagrywał misje poboczne z Batman Arkham Knight? I wiesz co, jak Arkham Knighta zrobiłem chyba na 110%, bo kupiłem sezon hańby, więc misji nie będę robił, bo już całe wszystko prawie że zrobiłem. Nie zrobiłem tylko Człowieka Zagadki i mi się nie chce tego robić. Czy będziesz grać z widzami na PS4? Tak, będę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Czy nagrasz Plants vs. Zombies Garden Warfare 2? Nie nagram, bo nie mam, przepraszam cię. Szymon Federowicz, nagraj też kolekcję figurek do LEGO Dimensions. Jest kolekcja, jest film, wejdź sobie w playlisty. Ja generalnie apeluję do wszystkich, mam playlisty, ja tam wszystko mam uporządkowane, każdy film do playlisty, tam wszystko znajdziecie, każdą grę i tam też znajdziesz te kolekcje figurek do LEGO Dimensions. Nagrałem story pack Ghostbusters, Szymon, możesz sobie zobaczyć. Czy będzie Rainbow Six Siege? Wiesz, myślę, znaczy może być, jeżeli chcecie, może być, bo ja mam, ja gram, ale generalnie nie jestem aż taki super jak mój przyjaciel Adam. Pozdrawiam cię, Adam. On to wymiata na Terror Huntach, to potrafi 10 terrorystów headshotami załatwić w minutę, czy tam krócej. Czy nagrasz Disney Infinity 3.0 Świat Marvel? Wiesz co, ja już Disney Infinity nie będę nagrywał. Możemy pograć razem Battlefronta, bo podczas live byłem w kinie. Jasiu Gamer. Jeżeli jesteś jakby moim widzem i tak dalej, masz mnie w znajomych, to możemy pograć, tylko że ja, wiecie co,
Ja teraz nie mam już PS Plusa, bo mi się skończył i dlatego, no, nie będzie na razie nic online. Addison, czy powstanie seria z widzami? Myślę, że tak, myślę, że powstanie seria z widzami, jeszcze to zobaczę. Tak, pamiętam cię z PS4, czy ocenię twój kanał? Mogę ocenić, ale tak prywatnie, bo jako publiczne to serii nie robię z tego. Jaki masz samochód? Nie mam samochodu. Acerek 2, ja mam 17 lat dopiero, więc nie mam samochodu. A telefon mam Samsung Galaxy S6. Jak będzie ta gra, to ją sobie kupię. Kapitan Bombax Dojo. Spoko. Czy nagrasz Pokémony? Wiesz co, nie nagram, nie mam Nintendo. Jesteś super, Arondo TV. Dzięki, Dawid, pozdrawiam cię. Goldert TV. Mam 17 lat. Jaka jest moja historia z YouTube? Po prostu w 2012 roku założyłem kanał, wrzuciłem swoją pierwszą animację, potem zacząłem nagrywać recenzje, potem kupiłem sobie nagrywarkę i zacząłem nagrywać na PlayStation. To jest w sumie cała historia, nie chcę się tak rozpowiadać, znaczy tak za dużo gadać, bo już to trochę długo, ten film długo trwa. Tak, lubię Nutelle, lubię dżem też truskawkowy. Nie wyglądasz na 17 lat z tej perspektywy. No cóż, dużo osób mi mówi, że wyglądam młodo, dla mnie to nawet lepiej, ale 17 lat mam i tego możesz być pewny. Czy byłem na Loganie? Byłem, fan filmów i komiksów Marvela oraz DC Comics. Byłem na Loganie, świetny film, podziwiam też grę aktorską tej młodej dziewczynki, bo ona miała chyba z 11 lat, a naprawdę taką świetną robotę odwaliła. Co sądzisz o Suicide Squad? Mi się film podobał, ale komiksów nie czytałem, więc nie mogę porównać tego. Lepszy od Batman vs. Superman? No oczywiście. Oczywiście, że lepszy. W ogóle Batman vs. Superman średnio mi się podobał. I nie przeszkadza ci to, że SS jest takie pocięte. W sensie Suicide Squad? Wiesz co, mi się podobało. Wojtek, byłem w kinie z siostrą na Strażnicy Galaktyki 2. No i spoko, jak ci się podobało? Dlaczego rzadko nagrywasz? Wiesz co, nie nagrywam rzadko, ja po prostu miałem szkołę, jestem w liceum, wiem, że większość z was to jest jeszcze, nie wiem, albo w gimnazjum, albo w podstawówce, macie więcej czasu, a jakby liceum to już nie są przelewki, to jest naprawdę dużo pracy i kiedy mam tylko czas, to nagrywam. Teraz miesiąc nie było filmów, ale wrzuciłem teraz coś, więc jestem z powrotem. Dlaczego zaczynasz serię, a nie kończysz na przykład Battlefield? Wiesz co, to jest poważne pytanie. No, tak było z Ratchetem i Clankiem, tak było z Horizon Zero Dawn. Wiesz co, jakby jak zaczynam nagrywać serię, widzę, że mało osób ogląda, to po prostu nie chcę tego nagrywać, bo nie chcę tracić czasu. Ale na przykład Skylandersy skończę, ja wam to obiecuję. I Imaginators i Superchargers skończę Skylandersy. Fajne intro, Aleksy, dzięki. Czy masz jakiegoś idola, gdy nagrywasz? Ja wiesz co, zaczynałem w sumie YouTube i trochę się wzorowałem na Sarge the Player. To jest bardzo fajny YouTuber. Byłem na Piratach z Karaibów w Zemście Salazara. Bardzo fajny film, polecam. Sani65, właśnie o niej wcześniej mówiłem. Gratulacje, 10 tysięcy subów. Dzięki bardzo. I pytanie, to nie wiem, nowe zestawy Lego będą, to ciekawe, czy zrobisz o nich filmik. Jak będzie coś nowego, fajnego, to kupię i nagram recenzję. Generalnie wiecie, Sanit ma setny level w Battlefroncie, jest naprawdę świetnym graczem, pozdrawiam cię. I tak, idziemy dalej. Craft CLK, gratki Aaron, dzięki. Ja oglądam cię od 2 lat, jesteś i byłeś moim ulubionym youtuberem. Życzę ci szczęścia na YouTube, bardzo ci dziękuję. Naprawdę to wiele dla mnie znaczy. Cieszę się, że jakby społeczność widzów tak bardzo się rozrasta, że jest was coraz więcej, to naprawdę dużo dla mnie znaczy. Dzięki za każde miłe słowo, naprawdę. Kiedy recenzja Lego, Dawid Olczyk? Wiesz co, nie wiem kiedy, na razie nie kupowałem żadnych nowych zestawów, bo już mam ich tyle, że mi się na półkach nie mieszczą. Koordynaty Wajsi Greninja. Dzięki, sprawdzę. Czy kupisz i nagrasz level pack do Dimensions Sonic the Hedgehog? Myślę, że tak, bo to była moja ulubiona gra na Game Boy Advance. Pamiętam, jak klikałem tyle czasów, to
Będziesz pierwszy na polskim YouTube, który to nagrał. Wiem, wiesz co, ja wiem, że w ogóle nikt tego nie nagrywa. Ja też jestem jakby jedyny chyba na polskim YouTube, który nagrywał LEGO Dimensions. Czy pokażesz swój pokój? Wiesz co? Pokazywałem swoją kolekcję pokoju, tak nie za bardzo chcę, to jest moja prywatność. Ile w bicku? Wiesz co? Nie wiem, nie mierzyłem, ale ja nie pakuję na siłce, więc no... Nie wiem. Czym streamujesz? No PS4 streamuję po prostu, jest taka opcja przez share. Mam Steama Mikelo, ale nie gram za bardzo na kompie. Mam 17 lat, nazywam się Aaron, tak, nagram Overwatcha. Widzę, że masz Genji'ego na profilowym. Mam Mateusz Krawczyk, Avermedia Game Capture HD2. Chyba kiedyś zrobię filmik o tym, jak nagrywam, bo dużo osób się pyta. Siema, to wcale nie Karl. Lego Jakuba, będzie Skylanders, nie... w te wakacje skończę i Superchargers i Imaginators. Czy będzie Lego Marvel Super Heroes 2 na PS3? Wiesz co, nie wiem, kurczę. Znaczy, mi się wydaje, że będzie, ale nie jestem pewien, wiesz, bo teraz dużo gier wychodzi tylko na nowe konsole. Czy planuję zrobić taki taką fanpocztę? Myślałem o tym, wiesz? Na przykład ci, co chcą ci coś wysłać, po prostu piszą ci na e-mailu. Wiesz co, nie chcę podawać swojego adresu prywatnego. Mam pewien pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli chcecie mi coś wysyłać, to ja chętnie to otworzę na odcinku. Która gra jest twoją ulubioną? Wiesz co? Gier jest dużo ulubionych. W sumie sam nie wiem, Assassin's Creed lubię. Lego, gry Lego lubię. Nie wiem, różne gry, jest ich dużo. Kiedy recenzję Lego, no to jak coś kupię. Od kiedy jesteś fanem Lego, no to od bardzo dawna, od dzieciństwa. Czy jestem fanem Legii? Tak, jestem fanem Legii, wspieram Legię. Życzę ci tam, no, dużo słów. Dziękuję ci bardzo. Teraz będzie w Lego Marvelu kolekcjoner. Wiem, słyszałem o tym. Ewidentnie za dużo gier Lego z superbohaterami. Ja wiem, że jak nie ma ciekawych filmów, to nie ma ciekawych gier Lego, no ale można w tym czasie pomyśleć nad nowymi projektami. Na przykład Lego City Undercover trochę się robi ciepka z tych uniwersum Marvela i DC. No wiesz, trochę jest, bo tego jest tak dużo, tych komiksów, że serio, no trochę się to może mieszać. Czy można z tobą zagrać? Tak, można, mam Nikiusio BB na PlayStation. Pan Truskawka, brawo Aaron, jestem z tobą od początku twojego kanału YouTube. Dzięki wielkie, doceniam to. Bardzo cię lubię. Spoko, dzięki. Gratki stary, dzięki stary. Dzięki Igor. Pozdro, jesteś super, a tak w ogóle pokażesz swoje stanowisko. Tak jak ci mówiłem, nie mam stanowiska, nagrywam w pokoju. Pozdrawiam, liczę na serduszko. Wiesz co, dam ci lajka, nie wiem, bo jakoś serduszka nie mogę tutaj dać. Pierwszy wytwór skrzywionego pomysłu. No spoko, dobra. To doszliśmy do końca, nie ma już więcej pytań. Film był trochę długi. Dzięki wielkie za wszystkie wasze pytania. Wracając, tak jeszcze podsumowując, ten kto dotrwał do końca, gratuluję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo mnie to motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj o 19:00 live z LEGO City Tajny Agent. Będzie filmik LEGO, w którym pokażę zdjęcia zestawów z LEGO Ninjago. I w sumie może też zrobię taki krótki filmik, taką krótką relację ze zlotu fanów Metra 2033, bo byłem z kumplami, w sumie parę fotek mógłbym wam dać. Trzymajcie się, cześć!